Pański 1390 w Krakowie budowano właśnie świątynię niedaleko od rynku głównego, ale już za murami miejskimi, tam, gdzie dziś jest ulica Karmelicka, na przedmieściu nazwanym Na Piasku. A na Nowogerskim zamku żyła królowa Jadwiga. Pani bardzo piękna i młoda, ale i bezgranicznie dobra. Mówiono o niej, iż serce miała czułe na wszystkie niedole i chętnie spieszyła z pomocą ludziom biednym i nieszczęśliwym. Nic więc dziwnego, że kochano ją i poważano wielce. Królowa wielkie dała skarby, żeby piękny kościół wystawić Bogu w stolicy. Sama też często przychodziła doglądać roboty dzielnych murarzy i kamieniarzy. Pewnego dnia wracała miłościwa pani ze swym orszakiem ze spaceru za murami miejskimi i postanowiła jeszcze raz przyjrzeć się budowie. Słonko jeszcze świeciło, robota szła żwawo. Pani i zdrów jestem. Jeno żona moja zachorzała, moja pomoc i opiekunka jedyna dziatek naszych. Leży teraz w niemocy. A jeszcze nie zarobił tyle, by jej lek jaki kupić i ulżyć niebodze. Po strapionej twarzy murarza łzy ciężkie spływały mimowoli. Wtedy... Weźmij to. Idź zaraz kup, co potrzeba chorej i dziadkom twoim. I nie traf się więcej. Bóg cię pocieszy. Bóg zapłać, najjaśniejsza pani, królowo nasza. Jaki miły dzień. Pora jednak wracać na zamek. Pewnie już tam wypatrują nas niespokojnie. Obdarowany konie murarz powrócił tymczasem na budowę i był wesół jak inni. Przystąpił więc do kamienia, by kończyć robotę wcześniej rozpoczętą. Patrzy... Na kamieniu stopa ludzka odciśnięta w glinie. Hej, bracia moi, patrzcie! Skąd ten znak? Kto go zrobił? Skąd ta stopa tak wyraźnie odciśnięta? Ślad delikatnej stopy ludzkiej. Dziw nad dziw! Wiem już, to stopa królowej. Miłościwa pani na tym kamieniu nogę wspierała, odpinając klamrę, by mnie biednego pocieszyć, by pomóc chorej mej niewieście i mnie w nieszczęściu. Tak, tak, prawdę gada, prawda to! Kamienie mięknie nawet wtedy, gdy ich dotknie nasza królowa. Wzięli ów kamień i wmurowali go w ściany świątyni na wieczną pamiątkę. Ponoć tkwi tam do dziś, na chwałę dobrego i szlachetnego serca królowej, o której w kilkudziesięciu latach tak będzie pisał Jan Długosz, nie szczędząc zachwytu. Twarz
Miała bardzo piękną, lecz piękniejsze były jej obyczaje i cnoty.